Cześć Baranki, witam Was serdecznie w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, 8 monet, czyli angażujcie się w jakieś inicjatywy, angażujcie się w pracę, pokażcie się z jak najlepszej strony, takiej sumienności, więc tutaj też sumienność karty również radzą Wam w poniedziałek dbać o szczegóły. Wtorek, piątka buław, brońcie swojego zdania, brońcie swojej opinii, swoich planów, marzeń, w zależności o co będzie chodzić. W każdym bądź razie nie pozwólcie sobie tutaj wejść na głowę. Ja bym powiedziała, walczcie o swoje. Nawet jeśli jakaś konkurencja tu się pojawia w jakichś kwestiach, to mimo wszystko nie pozwólcie, by po prostu nie bójcie się może stanąć z nią w szeregu, tak? Czyli nie bójcie się konkurencji, po prostu próbujcie, tak bym powiedziała. Środa, as monet, tu jakieś mogą być projekty, przedsięwzięcia, więc warto skorzystać z jakiejś okazji, szans. Jeśli coś kupujecie, sprzedajecie, może tutaj uzyskacie dobrą cenę, może uda się tutaj coś wynegocjować, coś tutaj bardziej dogadać, możecie na tym fajnie wyjść. Więc warto tutaj jakieś interesy robić, warto oglądać mieszkania, działki, być może ktoś coś będzie się zastanawiał nad jakimś kupnem, może się trafić jakaś okazja, może być tu jakaś też nowa praca lub jakieś nowe projekty dla Was do wykonania. W każdym bądź razie szansa na zarobienie pieniążków. Czwartek, papież. Papież może mówić o kwestiach rodzinnych. Może mówić o tym, by na przykład odwiedzić rodzinę, by w ten dzień w jakiś sposób bardziej się tak zjednoczyć. Może mówić o też kwestiach wiary. Być może ktoś w czwartek będzie potrzebował właśnie takich rzeczy, natomiast może też mówić o, czy radzić Wam, na przykład jeśli myślicie o jakiejś nauce, szkoleniu, no to jak najbardziej też idźcie w tym kierunku. Może też radzić Wam po prostu doradztwo u kogoś takiego zaufanego, u kogoś, kogo bardzo lubicie. Piątek to dziewiątka monet, czyli karta, która radzi cieszyć się z tego, co jest, z tego, co macie. Mówi, że piątek będzie dla Was szczęśliwym dniem. Jakieś pieniądze mogą się pojawić, ale to tutaj też pieniądze, które sprawią Wam radość, tak bym powiedziała. Ale tutaj też może być tak, że po prostu macie te pieniążki, więc też no, karta radzi, żeby po prostu się cieszyć. Sobota, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, czyli zakończ pewien etap, zakończ jakąś relację, która sprawia Ci problem, zakończ w ogóle jakieś kwestie problematyczne dla Ciebie, coś, co jest, sprawia Ci ból, przykrość, nieporozumienia powoduje, więc gdzieś tutaj to zakończ i idź dalej w coś nowego. No i niedziela, pazik, buław mówi o rozpoczęciu czegoś nowego, być może nowy pomysł, nowe przedsięwzięcie, jakaś informacja, jakiś news do Was może dotrzeć, ale również to karta, która mówi o tym, że możecie być ważni w ogóle tego dnia sami. Jakieś tutaj ważne decyzje możecie podejmować, bo tutaj jest karta, która mówi o osobie z żywiołu ognia, czyli baran, lew, strzelec, czyli między innymi wy. Więc tutaj też jakieś kwestie z dziećmi w niedzielę, być może trzeba porozmawiać z nimi, usiąść, trochę czasu spędzić, a może jakaś ta informacja, wiadomość dla Was być jakaś cenna. Lub tak jak mówię, jakiś początek czegoś. W niedzielę coś możecie zaczynać. Pozdrawiam, cześć. Cześć byczki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co tutaj karty Wam radzą. Poniedziałek. Pazik monet. Pazik monet może mówić o jakimś początku, kursie, nauce, szkoleniu. Warto iść w ten kierunek. Być może Wy sobie postanowicie coś tutaj rozpocząć. Może jakiś nowy projekt, nowa praca, nowe stanowisko, nowe obowiązki, ale to też kwestie związane właśnie z jakąś nauką, dokształcaniem, pracą, jakiś nowy pomysł. Tutaj może być coś takiego, więc tutaj też taka szczegółowość, powiedziałabym, tego dnia. Możecie rozpoczynać coś i to będzie dobre. Jakiś pomysł, jakaś propozycja, jakaś oferta. Wtorek, dwójeczka monet może mówić o tym, że może Was cieszyć kwestia tego, że jest czegoś więcej. To znaczy na przykład
kwestia dwóch prac, kwestia jakichś tutaj rzeczy, którym trzeba będzie podołać, jakaś organizacja na przykład. Może być tak, że jakiś wybór się pojawia, ale możecie nie chcieć go podjąć, więc tutaj też taka kwestia, że ta dwójka monet może sugerować, żeby tak przeorganizować sobie dzień czy swoje sprawy, żeby móc balansować pomiędzy tymi tutaj kwestiami, które się pojawią tego dnia. Środa, wieża. Wieża oczyszczenie, czyli no nie bać się czegoś zakończyć. Coś, co jest niestabilne, po prostu musi ulec rozpadowi, tak? Coś, co tutaj było naruszone, więc tu gdzieś w środę może być też kwestia jakiegoś nagłej jakiejś wiadomości, jakiejś informacji, która do Was dochodzi, jakieś takie kwestie, coś się może popsuć, coś może nie wyjść, coś się może nie udać, jakaś kłótnia może być również. W każdym bądź razie, no tutaj też może być kwestia, że się zakończa coś, co w jakiś sposób właśnie Wam nie służy. No i nie bójcie się tego zakończenia, po prostu bym powiedziała, tak? To, co się wydarzy tutaj, w tą środę, przy tej wieży, tak naprawdę pozwoli oczyścić atmosferę, pozwoli Wam spojrzeć na pewne sprawy zupełnie innego, w inny sposób, bym powiedziała. Więc tutaj po prostu nie bójcie się zmian, które nadchodzą. Czwartek. 8 mieczy. No to bym powiedziała, żebyście wyszli. Żebyście wyszli poza jakiś taki margines, czy poza to, co sobie ustaliliście, poza takie ramy, które sobie ustaliliście, tak? Czy według których żyjecie. Tutaj jest pokazane, że trzeba popatrzeć obiektywnie na pewne sprawy i to będzie dobre, żeby nie patrzeć subiektywnie tylko, czy ze swojego punktu widzenia, tylko spojrzeć też na to z innej perspektywy. Piątek, rycerz buław, czyli możecie mieć styczność z kimś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. No tutaj mogą być jakieś spotkania, zaproszenia, randki, flirty, rozmowy, towarzyskość tu się pokazuje. Ktoś może też jechać gdzieś, więc jak najbardziej jedźcie, korzystajcie z życia, bym powiedziała. Rycerz buław to rycerz aktywny, więc bądźcie aktywni w piątek. Sobota. Szóstka mieczy, zmiany. Nie bójcie się zmian, zmieniajcie to, co sobie zaplanowaliście, realizujcie swoje projekty, marzenia czy też zamierzenia. Jeżeli ktoś tutaj gdzieś wyjeżdża, ktoś chce coś zakończyć, no tak jak mówię, wszystko, co sobie zaplanowaliście, starajcie się realizować. Tutaj mogą być większe zmiany, mniejsze zmiany. Może ktoś idzie oglądać jakieś działki, jakieś mieszkania, może ktoś, nie wiem, będzie coś kupował, bo sobie już zaplanował na przykład, nie wiem, jakiś zakup jakiegoś sprzętu AGD, więc kontynuujcie, powiedziałabym, to, co zaczęliście, tak? To, co sobie zaplanowaliście. I niedziela, rycerz kielichów. No, możecie mieć miły kontakt z kimś z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion. No i co się pokazuje, jakaś propozycja, jakieś zaproszenie, być może jakaś okazja, jakaś oferta, jakaś możliwość. Tu ktoś może wyjść z jakąś inicjatywą, ktoś tu może komuś sprawić miły prezent. No, także tutaj takie miłe kwestie, więc korzystajcie z tych zaproszeń, korzystajcie z tych okazji, szans, możliwości, które się tutaj pojawiają. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy. Zobaczmy, co w takim układzie Wam karty tutaj radzą. Poniedziałek. Umiarkowanie, czyli odpoczynek, relaks, miłe spędzenie czasu, jeśli lubicie aktywnie, to aktywnie, jeśli lubicie biernie, to biernie, jakiś relaks, spa, może urlop, to Wam karty zalecają, ale spokój, spokój, ciszę, niedenerwowanie się, o tak bym powiedziała, wtorek. Wtorek to ósemka buław to karta, która radzi Wam. No, radzi Wam tutaj bardziej tak może przyspieszyć tempa niektórym, radzi Wam kontakty, być może jakiś wyjazd ktoś sobie planuje, czy też będzie miał spontaniczny jakiś wyjazd, miejsce, to jak najbardziej, jakieś randki, flirty, komunikacja, odpisywanie na wiadomości, więc spotkania jak najbardziej, to wszystko karty Wam radzą, więc gdzieś tutaj dużo może się dziać. Środa. Trójka kielichów, zabawa, impreza, więc jak najbardziej. Cieszcie się, bawcie się życiem. Jeśli ktoś was gdzieś zaprosi, to idźcie. To może być grono przyjaciół, znajomych. To może być po prostu okazja do świętowania, więc po prostu skorzystajcie. Korzystajcie w środę z towarzystwa, tak bym powiedziała. Gdzieś tutaj wychodźcie, jak jest tylko okazja. Czwartek, as
As Kielichów, karta, która mu radzi. Radzi na przykład z kimś się pogodzić, z kimś porozmawiać, wyjść z jakąś inicjatywą. Właśnie tutaj a propos rozmów, a propos relacji, możliwe poznanie kogoś, szansa na miłość, szansa na randkę, szansa na właśnie spotkanie, na mile spędzony wieczór, na poznanie kogoś nowego. Więc tutaj no, takie szanse bardzo fajne, romantyczne. Natomiast piątek, dziesiątka monet, to karta, która radzi utrzymywanie dobrych kontaktów z rodziną, powiedziałabym, lub w pracy, stosunki międzyludzkie też jak najbardziej, żeby po prostu być, no, po prostu zawierać te relacje, tak? Też kontakty gdzieś, rozmawiać, spotykać się, więc tutaj gdzieś takie kwestie. Może trzeba będzie. A może ktoś z Was jest w takiej sytuacji, będzie jakaś potrzeba rozmowy w piątek, na przykład o spadku, o jakichś rodzinnych pieniądzach, o jakiejś nieruchomości. Więc tutaj również takie karty sugerują takie rozmowy. Może chodzić o jakieś projekty, pieniądze, w ogóle finanse, więc tutaj też może warto poruszyć ten temat w piątek, sobota. Współpraca, trójka monet, czyli współpracujcie, rozmawiajcie, dogadujcie się z kimś, partnerstwo, bym powiedziała, więc tutaj też. Karta, która zaleca właśnie współpracę. Może pomagajcie komuś, sobie, jakieś projekty twórzcie, kreujcie, realizujcie. Niedziela, sąd ostateczny. No to karta, która mówi o przebaczeniu. Czyli być może w swojej niedzielę będzie miała miejsce okazja do tego, żeby można było z kimś coś wyjaśnić, coś sobie przebaczyć. Może tu być też jakaś kwestia drugiej szansy. Ktoś może prosić o drugą szansę, może to wy będziecie osobą, która będzie chciała jeszcze raz, na przykład, nie wiem, jakąś drugą szansę, tak, dostać. Więc gdzieś tutaj jakieś takie kwestie się pojawiają. Karty, no, mówią o tym przebaczeniu, o tym podaniu ręki, tak, przysłowiowym. Natomiast wybór będzie do was należał, co w tej sytuacji zrobicie, jak się zachowacie. Tutaj kwestie rodzinne się pojawiają również oraz jakaś informacja w niedzielę może do was przyjść, która będzie dla was bardzo istotna. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w Radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, piątka buław, walcz o swoje. Nie pozwól, by ktoś za Ciebie decydował, nie pozwól, by ktoś mówił Ci, jak masz żyć. Więc tutaj walcz o swoje, decyduj, walcz o swoje marzenia, plany. Jeżeli będzie jakaś rywalizacja, to jak najbardziej nie obawiaj się, po prostu rywalizuj. Wtorek, koło fortuny. No, powiedziałabym zmiany, dostosuj się do zmian, które zapanują we wtorek, czy do jakiejś zmiany, która się może pojawić we wtorek. Tutaj może chodzić też o to, by przejść na dietę, może chodzić o to, by na przykład zacząć się zdrowo odżywiać, ale koło fortuny to przede wszystkim zmiany, więc powiedziałabym, że jeżeli to będą pozytywne zmiany, możesz mieć też takie karty, mogą sugerować, że troszeczkę ci mogą dopomóc w czymś we wtorek. I no, jeżeli będziesz czuć, że masz, że to jest twój szczęśliwy dzień, to jak najbardziej korzystaj z tego, jak najwięcej wyciągnij z tego dnia. Oczywiście zagraj w grę liczbową, bo tutaj kwestia pieniążków też może być. Środa, 8. Buław to karta, która sugeruje aktywność w środę. Może trzeba będzie coś załatwiać, dużo kontaktów, może jakieś załatwienia, tutaj jakiś wyjazd, jakieś spotkania, trzeba będzie odpisywać na jakąś wiadomość, więc tutaj takie karty, taka karta, która mówi o tym, że może być pęd, ale to dobrze. Czwartek, trójka kielichów. No, może być okazja do świętowania. Ciesz się, bądź to towarzyski. Spędzaj ten czas w towarzystwie, wśród ludzi, nie sam. Więc tu gdzieś karta, żeby właśnie wyładować być może jakąś swoją energię, spotkać się, coś świętować okazjonalnie, jakaś okazja do czegoś, sukces jakiś. Więc tutaj jak najbardziej świętujcie, cieszcie się. Piątek to siódemka buław. Siódemka buław mówi o tym, że trzeba będzie o coś zawalczyć, że coś może nie być takie proste, jak się wydaje, żeby mimo wszystko, mimo przeciwności losu, iść do przodu, walczyć o swoje, nie pozwolić się tutaj w jakiś sposób wykorzystać. Więc po prostu w piątek postawcie na swoim.
Sobota. Rycerz Buław. Możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. Jakiś wyjazd, jakaś rozmowa, zaproszenie gdzieś tutaj pojawia się, więc jak najbardziej korzystajcie z tego. Ale to też aktywność, więc sobota zapowiada się jako aktywny dzień, też może się dużo dziać, możecie jakieś rzeczy wykonywać. No i niedziela. Niedziela, dzień podsumowań, królowa mieczy. Decyzje, mądre decyzje, przemyślane decyzje, jakaś analiza, możliwe, że rozmowy na temat jakichś spraw urzędowych, jakieś kwestie papierologii, biurokracji, tak bym powiedziała. Tutaj możecie w niedzielę o tym rozmawiać, zastanawiać się nad jakimiś decyzjami, nad jakimś postępowaniem, co zrobić w tej sytuacji, jakie decyzje przedsięwziąć. Ktoś może chcieć skorzystać z prawnika. Może jakaś porada online na przykład, albo będziecie się umawiać na jakąś poradę z prawnikiem. Natomiast tutaj możecie mieć też do czynienia w niedzielę z kimś z żywiołu powietrza, czyli bliźnięta, waga, wodnik. Pozdrawiam, cześć. Cześć, lwy, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek. 10 mieczy, zakończcie coś. Zakończcie kwestie, sprawy, które są problematyczne. Być może na przykład urzędowe sprawy trzeba zakończyć, bo się ciągną, a już macie dość. Może trzeba się z kimś rozmówić, coś zakończyć. Jakąś sytuację na przykład. No i po prostu zacząć od nowa. Powiedziałabym, gorzej nie będzie, tak? Wtorek. 8 kielichów. No, może warto tutaj pomyśleć nad jakąś też, tutaj jest też jakieś zakończenie czegoś, chociaż tutaj jest też z wielkim bólem serca się coś opuszcza. W każdym bądź razie może trzeba coś zostawić, odejść od czegoś. Karty mówią, byście nie stali w miejscu, byście nie tracili czasu, byście po prostu szli do przodu, byście szli dalej, byście no nie pozwolili się zatrzymać tu w jakiejś sytuacji. Środa. Kochankowie, dokonaj wyboru, zastanów się, przemyśl, zastanów się nad konsekwencjami swoich wyborów, no i zadecyduj. To może być jakiś dylemat, bardzo trudna decyzja do podjęcia, ale podejmij ją rozważnie, słusznie, mądrze. Czwartek, koło fortuny. No, koło fortuny to zmiany. Być może warto zagrać w jakąś grę losową. Możliwe. Tutaj kwestie związane z dietą, na przykład. Może ktoś chce zacząć. Może chcieć coś zmienić w swoim życiu o 180 stopni. Los Wam może dopomagać w ten dzień, więc jeśli tak będziecie czuć, no to, że to jest ten szczęśliwy Wasz dzień, to korzystajcie z tego jak najwięcej. Ale jakieś zmiany tu się zapowiadają. Piątek. Piątek to dwójka kielichów, czyli być może podpisanie jakiejś umowy. To jak najbardziej podpisujcie. Tu jest bardzo dobra komunikacja. Ktoś się z kimś dogaduje, ktoś z kimś nawet negocjuje i dwie strony, dwie osoby się dogadują, dochodzą do porozumienia, więc bardzo słuszne tutaj, bardzo fajnie. Więc gdzieś tu jakieś porozumienie z kimś, może z kimś właśnie warto porozmawiać, coś wyjaśnić, dojść do rozwiązania w jakiejś sytuacji. No, może tutaj nawet zrozumienie drugiej strony będzie, tak? W każdym bądź razie możliwe, że podpisanie jakiejś umowy, ale może też być tak, że u kogoś pojawi się ktoś, na widok kogoś serce mocno wam zabije, więc może jakaś też randka być. Więc tutaj jak najbardziej też w to idźcie, tak? Sobota to umiarkowanie. Umiarkowanie mówi o jakimś odpoczynku, o relaksie, o tym, żeby sobie odpocząć, zrelaksować się, nabrać sił, nabrać energii. No, to karta, która może sugerować, że przydałoby się Wam w ogóle jakieś wolne, ale tutaj spędzaj czas tak, jak lubisz, tak jak po prostu odpoczywasz, bym powiedziała. No i 7 buław, walcz o swoje, nie pozwól, by inni cię. No tutaj w jakiś sposób pozbawili złudzeń, jakichś marzeń na przykład. Nie, po prostu realizuj siebie. No czasem tak jest, że trzeba o siebie zawalczyć. Więc w niedzielę zawalcz. Może być tak, że nie wiem, cała rodzina się z wami nie zgadza w jakiejś kwestii, no to tutaj siódemka buław mówi, zawalcz. Wyciągnij swoje argumenty, wytłumacz im, tak?
wytłumaczy im swoją stronę, może nie rozumieją ciebie, natomiast twoich jakichś, nie wiem, marzeń, powodów, planów, zamiarów. W każdym razie walcz o swoje. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty wam radzą. Poniedziałek. Poniedziałek, 9 kielichów, realizujcie się w jakichś marzeniach, spełniajcie się, powiedziałabym, będziecie zadowoleni z jakichś tutaj waszych decyzji. No, mogą one przynosić jakieś bardzo pozytywne profity, na przykład, czy jakiś pozytywny odzew, tak jakbyście chcieli, więc tutaj jest karta realizacji spełnienia marzeń, więc ja bym powiedziała, żebyście się cieszyli z tego dobrego, które udało się wam uzyskać, zdobyć. Wtorek, Wisielec, nie spieszcie się, nie podejmujcie pochopnie decyzji, raczej pomału, spokojnie, powiedziałabym, byście mogli spojrzeć też na inne sprawy z pewnej perspektywy, zupełnie inaczej. Spróbujcie w ogóle zobaczyć pewne rzeczy z innych stron, bym powiedziała, tak? Natomiast tutaj dokładnie nie spieszcie się, przemyślcie wszystko dokładnie. Środa, koło fortuny, karta, która mówi o tym, żeby zagrać w jakąś grę liczbową, ale to karta zmian. Być może warto coś zmienić o 180 stopni w środę, w swoim życiu. Może rozpoczęcie diety, może rozpoczęcie jakiejś aktywności zawodowej, może po prostu pójście na siłownię, tak? Że zaczynacie na przykład, nie wiem, ćwiczyć. Więc gdzieś tutaj jakaś taka zmiana może w was nastąpić. Może być tak, że los wam będzie sprzyjał tego dnia, więc skorzystajcie z tego jak najbardziej. Czwartek, dziesiątka mieczy. To karta, która mówi o tym, by zakończyć coś, co już nie przynosi profitów, coś, co sprawia wam przykrość, coś, co no, sprawia wam ból, coś, co już niestety nie funkcjonuje. Więc gdzieś tutaj zakończ to po prostu bez emocji, po prostu zakończ, byś mógł rozpocząć coś nowego. Coś nowego, coś innego. Piątek, papież, kwestie rodzinne, być może warto skontaktować się z ojcem, matką, babcią, dziadkiem, powiedziałabym z seniorami rodu również, tak, może tutaj w ogóle komunikacja z rodziną być ważna, jakieś rozmowy, może przedsięwzięcia z rodziną, tutaj w ogóle mogą być jakieś kwestie omawiania, na przykład jakichś sakramentów w rodzinie, albo jakichś spotkań rodzinnych, imieniny, urodziny, coś takiego, natomiast tutaj też pokazuje się, że jeżeli myślicie o jakimś kształceniu, o jakimś szkoleniu, no to jak najbardziej w to idźcie. No i karta, która może mówić, że w piątek ktoś może potrzebować na przykład jakiejś kwestii duchownych, no tak, duchownych kwestii dokładnie, więc też znajdźcie ukojenie w tych sprawach. Sobota, a z kielichów to karta sugerująca, czy radząca, korzystanie z okazji, szans, które się nadarzają. Może chodzi o nową relację, nową znajomość. Ktoś może się zakochać, więc po prostu przyjmijcie to do siebie, tak? To, co wam los daje. Możecie po prostu spotkać jakąś fajną osobę na swojej drodze, jak najbardziej. Może tu być jakaś nowa przyjaźń, nowa miłość, nowa relacja, możliwość porozmawiania z kimś, wyjaśnienia sobie czegoś, wynegocjowania jakiejś rozmowy, umowy. No tutaj bardzo przyjemne kwestie mogą się pojawiać. Może jakieś wyjście gdzieś na miasto z przyjaciółmi, przyjaciółkami. Bardzo mile spędzony czas, więc po prostu wykorzystajcie go pozytywnie. No i niedziela 7 monet to taka karta spokoju, karta, która radzi właśnie ciszę, spokój, no relaks, może komuś miłe spędzenie czasu w ogródku, na przykład komuś innemu może też radzić to, żebyście na przykład na kogoś nie naciskali lub na coś nie naciskali, na jakąś sytuację, żebyście po prostu byli cierpliwi i czekali na rozwój wypadków, czy na rozwój sytuacji, która się dzieje, bo tak naprawdę nic nie jesteście w stanie zrobić w tej chwili, w tej sytuacji, tylko po prostu czekać. Pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, witam was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty wam radzą na poniedziałek. Od 9 do 15 września. Poniedziałek,
Królowa kielichów, no to jakaś styczność może być z osobą z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion, więc tutaj ta osoba może być osobą sprzyjającą, osobą, która wam w czymś może pomóc, może was zainspirować do czegoś na przykład. To może być kwestia też przyjaźni, przyjaciółka jakaś, tutaj może chodzić o partnerkę również, więc warto w poniedziałek poświęcić ten czas właśnie partnerce, przyjaciółce, przyjacielowi, tak, partnerowi tutaj, w zależności od tego, w jakich relacjach jesteście. W każdym bądź razie, no tutaj być może też karta radzi komuś na przykład udanie się do lekarza, konsultację na przykład lekarską jakąś również. Wtorek. Koło fortuny. Koło fortuny to karta, która mówi o zmianach, o tym, że ktoś może we wtorek chcieć dokonać jakichś zmian w swoim życiu. To mogą być duże zmiany. Ktoś może chcieć na przykład rozpocząć jakąś dietę, ktoś może chcieć rozpocząć aktywny tryb życia, może zaczęcie jakiejś siłowni, może nowy związek, może zostawienie czegoś za sobą. Różne mogą być tu sytuacje. To po prostu zależy od was, co wy, jakie decyzje wy podejmiecie, jakie zmiany chcecie podjąć, czy też zdziałać w waszym życiu. Warto zagrać w jakąś grę liczbową. Jeżeli to będzie wasz szczęśliwy dzień, to po prostu bierzcie z tego dnia jak najwięcej. Środa. A jakieś okazje, szanse, jak się tu pojawią we wtorek, to również korzystajcie z nich. Środa, król monet. Król monet to może być styczność, też kontakt z kimś z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec, panna. Ale tutaj może chodzić też o szefa, może jakaś ważna rozmowa w pracy, może z ojcem ważna rozmowa, może trzeba będzie mu pomóc, więc tutaj też karty sugerują, tak? Może trzeba zadzwonić, porozmawiać i dowiedzieć się, czy nie trzeba pomóc w czymś, nawet w zakupach. Może sama rozmowa też być kojąca, tak, dla kogoś, więc tutaj takie kwestie, również partner się tutaj zarysowuje, więc możliwe, że partner, jego sprawy będą istotne, sprawy domu będą ważne, kwestie jakiegoś być może na przykład wydatku, a może będzie się zastanawiać nad jakimś zakupem, więc tutaj też, no właśnie w środę to dobry dzień na takie rozważania. Czwartek, słońce, brawo, urlop, może karty sugerują urlop. Odpoczynek, relaks, w ogóle optymizm, radość, żeby się cieszyć z życia. Tutaj też karty sugerują, czy też radzą, czas spędzony z dziećmi, więc może warto więcej czasu poświęcić dzieciom. Piątek, dwójka monet, po prostu przeorganizuj tak swój czas, tak swoje obowiązki, żeby po prostu skorzystać z jak największej ilości okazji i szans. To jest taka rada, żeby po prostu tutaj brać, co będzie, te okazje, które się tutaj pojawiają, szanse, no to tak sobie to poorganizować, żeby po prostu jak na z największej ilości, czy też jak najwięcej z tego uzyskać dla siebie, tak bym powiedziała. Sobota. Sobota to dziesiątka kielichów, czyli rodzina, też kwestie rodzinne. Tutaj macie trochę kart, które mówią w tym tygodniu o kwestiach jakichś rodzinnych, więc też może warto właśnie z partnerem, dziećmi, może rodzicami, nie wiem, rodzeństwem spędzić mile czas. W sobotę może jakieś będzie uroczystość, okazja do świętowania, więc tutaj też warto się spotkać, warto mile spędzić ten czas. Rodzina, przyjaciele. Jakieś wyjście gdzieś, więc to jak najbardziej. No i niedziela to też karta, która mówi o odpoczynku, pustelnik. Odpoczynek, czas dla siebie, na jakieś przemyślenia, po to, by się zastanowić, może na przykład pomedytować, może poczytać książkę, pooglądać telewizję, ale jakoś tak mile spędzić czas. Ktoś tutaj po prostu może potrzebuje czasu samego, sam dla siebie, więc. No gdzieś tu cały czas rodzina, dzieci, tutaj wiele się dzieje, tak? Więc gdzieś tutaj jakieś zmiany. Więc może faktycznie w niedzielę warto odpocząć po całym tygodniu. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek. Osiem monet to karta, która sugeruje zaangażowanie, sumienność, wykonywanie swoich obowiązków, powiedziałabym na 100%, dbanie o szczegóły. To karta, która może mówić o tym, radzić, właśnie doszukiwania się szczegółów, więc gdzieś tutaj też taka odpowiedzialność się pojawia. Wtorek.
Sprawiedliwość. Podejmujcie decyzje rozważnie, sprawiedliwie. Po prostu decydujcie obiektywnie o pewnych sprawach. Kierujcie się intelektem, rozważaniami, ale takimi sprawiedliwymi, powiedziałabym, inteligentnymi. Tak bym powiedziała. Możecie mieć do czynienia z wagą zodiakalną. No i tutaj. Oczywiście jakieś kwestie podpisywania jakichś umów, być może jak najbardziej, tylko czytajcie, co podpisujecie. Starajcie się dowiadywać jak najwięcej o jakiejś sprawie, ale tak w sposób obiektywny, a nie subiektywny. Więc jakieś kwestie urzędowe może warto załatwić. Środa, as, buław, bądźcie aktywni, działajcie, kreatywność, pomysłowość, to będą kwestie, które się będą u Was pojawiać w środę, więc korzystajcie z tych pomysłów, z tej kreatywności, z tej aktywności, z poznawania nowych ludzi, z jakiegoś wyjścia gdzieś, jakaś szansa, okazja jest na no, takie właśnie fajne spędzenie czasu, gdzieś tam, nie w zaciszu domowym, tylko wręcz odwrotnie, gdzieś po prostu może się sporo dziać, mogą być nowe relacje, nowe znajomości, nowa praca, nowy kontrakt, nowy pomysł, nowy projekt. No, można by wyliczać z tego dużo, więc as, buław to zawsze taka aktywność, więc to karty Wam życzą. W środę, czwartek, szóstka kielichów, dzieci. Dzieci będą istotne w czwartek, warto się nimi bardziej zainteresować, czy też więcej czasu z nimi spędzić. Może rozmawiać, konwersacji, dużo rozmów. Gdzieś tutaj może warto się odezwać do kogoś z przeszłości, albo ktoś, z kim się dawno nie widzieliście, się do Was odezwie. Warto odpisać, warto gdzieś tu utrzymywać jakieś kontakty, relacje w czwartek. Więc tu jakieś miłe rozmowy mogą być. Więc jak najbardziej, jeśli ktoś Was gdzieś zaprosi, to też skorzystajcie. Odpiszcie na jakąś wiadomość, która przyjdzie do Was. Może warto kogoś odwiedzić, umówić się, spotkać się właśnie z kim się dawno nie widziało. Gdzieś wrócić na trochę do przeszłości, tak bym powiedziała. Piątek, kapłanka. No, kwestie matki. Być może warto z matką porozmawiać. Warto słuchać swojej intuicji, bo ona Was nigdy nie zawiedzie. Co jeszcze? Jeśli mówimy o nauce, jeśli ktoś myśli w piątek, będzie gdzieś, nie wiem, przeglądał jakieś oferty, propozycje jakichś kursów, szkoleń, studiów, no to jak najbardziej, to karta, która mówi tak, idź do przodu, oczywiście, ale zastanów się, przemyśl. Tutaj akurat karta sugeruje spokój, ale rozwagę też. To karta, która mówi też o mądrości, o tym, żeby podjąć mądre, słuszne, rozważne decyzje. No więc. Po prostu takie podejmujcie te decyzje, ale słuchajcie tej intuicji tutaj. I ta matka, siostra tutaj, przyjaciółka, może ktoś potrzebować porady, wsparcia, jak najbardziej tutaj ta osoba się pokazuje. Może to ta osoba od Was będzie po prostu potrzebowała lub jakiejś rozmowy na przykład. Tutaj też w piątek obserwujcie dużo, słuchajcie, co ktoś mówi, co się dzieje dookoła Was. Sobota królowa monet, królowa kielichów, czyli możecie mieć styczność z osobami z żywiołu wody. Rak, skorpion, ryby, Andrzej, tak jak wy. I tutaj kwestie przyjaźni, relacji. Tutaj może być też bardzo ważna kwestia z rozmowy z partnerką, może jakaś wizyta u lekarza, może tutaj jakieś inspiracje do czegoś, kogoś może natchnąć wena twórcza w sobotę. No więc tutaj taki też troszeczkę romantyczny, miły czas, może spędzenie właśnie z partnerem miło tego czasu. No i piątka mieczy w niedzielę, nie poddawajcie się. Tutaj może być coś, co się wydarzy negatywnego w niedzielę, więc nie poddawajcie się, tak bym powiedziała. Jeżeli nawet nic takiego się nie wydarzy, a będziecie rozmawiać o jakichś przykrościach, to też tutaj starajcie się w jakiś sposób pozytywnie do tego podchodzić, optymistycznie i starajcie się właśnie wyszukiwać jakichś rozwiązań na daną sytuację. Nie pozwólcie, żeby ktoś Wam właśnie wbił tu nóż w plecy i żebyście po prostu nie reagowali na to na tej zasadzie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek. Poniedziałek, umiarkowanie. Umiarkowanie, czyli relaks, spokój, odpoczynek. Starajcie się nabierać pozytywnej energii. Jeżeli ktoś może mieć jakieś wolne, to jak najbardziej korzystajcie z tego wolnego. Spędzajcie czas tak, jak lubicie. Odpoczywajcie przede wszystkim. Wtorek, karta świata, czyli różne możliwości, różne
Być może zamykanie jakichś spraw, warto coś pozamykać we wtorek, może coś też warto rozpocząć. W każdym razie karta świata to nie tyle początki i zakończenia, co również możliwości, możliwość wyjazdu, możliwość jakichś rozmów na temat wyjazdu, może nauka języków obcych, możliwe kontakty z ludźmi, w ogóle online, internet, cały świat bym powiedziała, więc gdzieś tutaj dużo możliwości, dużo różnych inspiracji się pojawia we wtorek. Więc korzystajcie z tego, korzystajcie z tych możliwości, które się przed Wami pojawiają. To mogą być jakieś nowoczesne też kwestie, więc tutaj też jak najbardziej. Środa, 9 buław to karta, która mówi o tym, żeby radzi Wam stawianie jakichś granic, żeby nie pozwolić sobie wejść na głowę, tylko gdzieś tutaj postawić pewne granice, jakiś umiar, żeby był w pewnych sprawach, sytuacjach. Nie pozwólcie się ponownie zranić, wyciągajcie wnioski z doświadczeń. Śmierć w czwartek. Śmierć to karta, która mówi o tym, że należy coś zakończyć, żeby można było iść dalej. Czyli by można było coś rozpocząć, to trzeba coś zakończyć. Czyli by rozpocząć nowy projekt, to trzeba zakończyć stary projekt. By rozpocząć nową relację, trzeba zakończyć starą relację, bo nie można być w dwóch relacjach. Więc po prostu tak na 100% oczywiście. Więc tutaj karta śmierci zaleca kończenie i rozpoczynanie po prostu innych kwestii, innych sytuacji, innych spraw. Piątek. As monet. As monet to karta, która mówi o początku, o rozpoczęciu czegoś, o tym, że tutaj możecie coś uzyskać, jakaś oferta pracy może się pojawić, w ogóle jakieś możliwości się mogą pojawić zarobkowania, więc wykorzystajcie je. Jakaś propozycja współpracy, propozycja kupna, sprzedaży czegoś z zyskiem. No tutaj różne kwestie mogą się pojawić, takie zyskowne, że możecie na tym zyskać i jak najbardziej korzystajcie z tego. Z tych okazji szans. Sobota, 9 mieczy. Starajcie się czymś mocno nie przejmować. Starajcie się nie wyolbrzymiać pewnych spraw, czy też z pewnych sytuacji. Nie przeżywajcie tego aż tak mocno. Nie myślcie tyle o czymś. No i niedziela. Niedziela to karta, która mówi. 7 buław to karta, która mówi o tym, żeby walczyć o swoje, żeby bronić swojego zdania, swoich planów, marzeń, że pomimo tego, iż wszyscy są przeciwko Wam, to mimo wszystko walczycie o swoje. Macie takie argumenty, możecie próbować przekonywać innych, ale to nie zawsze przynosi dobre efekty, natomiast trzeba walczyć o swoje. I tak ta karta o tym mówi. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam Was w radach od tarota na każdy dzień tygodnia, od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, czwórka kielichów, to karta, która radzi zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła Was, bo jakaś okazja Was może ominąć. Tutaj ktoś może coś zaproponować, ktoś może dać Wam jakąś szansę na coś, jakąś możliwość, ktoś może przed Wami otworzyć jakieś drzwi do czegoś, tak? Natomiast no, Wy możecie tego nie zauważyć, więc pamiętajcie o tym, żeby w poniedziałek no, starać się tak nie zamykać w sobie i zwrócić uwagę na to, co się dzieje dookoła, bo może tu faktycznie pojawiają się jakieś takie sprzyjające Wam okoliczności, które mogłyby Wam dużo pomóc, a Wy możecie je przegapić. Wtorek, król kielichów, możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu, raczej z mężczyzną, z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion i tutaj może chodzić też o partnera, więc może warto rozmawiać, czy też zainteresować się jego kwestiami, sprawami, czy też jakaś konwersacje z nim poprowadzić, rozmowy jakieś. Skupić się po prostu na partnerze. Tutaj może chodzi też o ojca, o jego sprawy, więc też może warto właśnie z nim no, poprzebywać, odezwać się do niego. No, także tutaj takie kwestie. Środa, szóstka mieczy. To, co sobie zaplanowaliście, to realizujcie, bym powiedziała. Działajcie zgodnie z planem. Tutaj jakieś zmiany, więc ktoś coś chce pozmieniać w swoim życiu w środę, no więc po prostu to róbcie, tak bym powiedziała. To jakaś podróż, jeśli tak, to jedźcie, jakieś spotkanie jak najbardziej. Może ktoś będzie oglądał mieszkanie, idźcie, oglądajcie. Czwartek, papież. Papież to kwestie rodzinne. Czyli też tutaj kwestia ojca się pokazuje, rodzinna, no może jakichś dziadków, babci,
W każdym bądź razie rozmowy z tymi osobami, to osoby, które mogą Wam doradzić. Ktoś w czwartek może potrzebować wsparcia takiego duchowego, ktoś może potrzebować jakiejś porady, dlatego się pojawia papież, ale to również może rozmowy na temat jakiegoś, no na przykład sakramentu w rodzinie, który się ma odbyć, czyli jakichś takich uroczystości kościelnych w rodzinie na przykład. No więc jak najbardziej może. To jest dobry czas, żeby poruszyć te tematy w czwartek. No i jak ktoś myśli o jakimś kształceniu się dalej, to też czwartek będzie dobrym dniem. Piątek, pazik mieczy, to karta, która mówi o tym, żeby czegoś się dowiadywać, żeby dociekać, żeby interesować się czymś, żeby zbierać informacje. Kurs szkolenia również tutaj się pokazują, więc. No więc tutaj też może ktoś będzie miał jakiś pomysł na jakiś kurs szkolenia, może ktoś coś chce zacząć w piątek, więc też to jak najbardziej karty Wam sugerują, ale tutaj może być też jakaś rozmowa z kimś z żywiołu powietrza, czyli bliźnięta, waga, wodnik i z tymi osobami możecie mieć też do czynienia, to mogą być osoby, no, które Wam coś mogą udzielić, jakieś informacji, które Wy potrzebujecie albo coś może się zacząć nowego, jakaś okazja, szansa na coś. Sobota, dwójka kielichów, to karta, która radzi podpisanie jakiejś umowy, rozmowę na temat jakiejś umowy na przykład, jakąś konwersację, jakieś wyjaśnienie sobie czegoś, porozumienie z kimś, więc takie dogadanie się. No to karta, która radzi tutaj taką wspólną współpracę, bym powiedziała, między dwoma osobami, na przykład między partnerami, ale to karta, która może również mówić o tym, że się możecie zakochać, że możecie się czymś z kimś się zauroczyć, no że tutaj może być taka prawdziwa miłość, tak, więc no zobaczymy. I niedziela, karta siły, macie dużo energii, poweru do tego, by powera, by rozwiązać jakieś takie sprawy trudne w niedzielę. Może trzeba będzie z kimś o czymś porozmawiać, może trzeba będzie sobie coś wyjaśnić, może trzeba będzie podjąć jakichś trudnych tematów, tak? Więc gdzieś tam w niedzielę możecie mieć na tyle śmiałości, odwagi, że to zrobicie. Ktoś może stanąć po prostu z twarzą w twarz swoimi lękami. Może, nie wiem, boicie się wysokości, akurat w niedzielę gdzieś będziecie na jakimś, na przykład, nie wiem, wyciągu i tam będzie wysoko, więc będziecie mogli się skonfrontować właśnie z tym, czego się boicie. I karty mówią, żeby po prostu właśnie nie bać się tego, żeby właśnie po prostu, że macie po to tą siłę, żeby właśnie pokonać te przeszkody, pokonać ten strach, pokonać te lęki, które gdzieś w was siedzą, czyli albo wyjaśnić, załatwić jakieś trudne kwestie, trudne sprawy tutaj. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was w Radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek. Poniedziałek, pazik kielichów, czyli kwestie związane z dziećmi mogą być bardzo istotne w poniedziałek. Coś może się zacząć. No, może po prostu zauważcie też kogoś, kto się kręci wokół Was, bo tutaj może się pojawić ktoś, kto jest Wami zainteresowany, albo ktoś, kim Wy się interesujecie, więc coś tu może się zacząć. Jakieś zauroczenie, zakochanie, jakiś flirt. Gdzieś tu może być jakaś miła rozmowa. Może być jakiś pomysł, początek czegoś, więc gdzieś tu jakieś pasja, hobby, coś możecie chcieć zacząć na przykład. Więc również to taka kwestia. No i oczywiście możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu wody, ryby, rak, skorpion i to może być osoba, która w jakiś sposób będzie bardzo dla Was pozytywna. Wtorek, czwórka buław, no jakieś spotkania, jakieś okazje do świętowania, może rozmowy na temat właśnie umawianie się na jakieś świętowanie. Jakieś miłe tutaj kwestie, coś związane z domem. Może po prostu ktoś zaproponuje wspólne zamieszkanie. To może nie bójcie się tego kroku. Może tu być taki krok więcej w relacji, więc też tutaj karty mówią, by się nie bać. Gdzieś tu się pokazuje na przykład stabilizacja. Jest bardzo dobra karta, tak, dla rodziny, dla stabilizacji, dla wspólnego zamieszkania. No tutaj takie kwestie, jakieś zaproszenie. Coś tu się będzie działo, ale bardzo pozytywne. Środa to karta świata. Karta świata, czyli karta zakończeń oraz początków, ale to również karta, czyli karta radzi zakończać pewne sprawy, rozpoczynać nowe, ale też możliwości.
możliwości przed Wami się jakieś otwierają, no może zawodowe, może prywatne, może w ogóle jakieś jeszcze inne. W każdym bądź razie korzystajcie z tego. Bądźcie komunikatywni tego dnia, korzystajcie z internetu, rozmawiajcie na różnych portalach. No, karta świata to różne możliwości, więc gdzieś kontrakty, może międzynarodowe, może ktoś myśli o jakimś wyjeździe. Jak najbardziej korzystajcie z życia, bym powiedziała, przy tej karcie. No i czwartek, słońce, jakieś wolne, weźcie urlop, odpoczywajcie, cieszcie się. Dzieci, po raz kolejny dzieci w tym tygodniu pokazują się, czyli po prostu spędzajcie czas też z dziećmi. Dajcie im też trochę czasu, znaczy dajcie trochę czasu, żeby spędzić razem z nimi, tak? Gdzieś tam, o tak bym powiedziała, wykombinujcie sobie trochę czasu, żeby z nimi właśnie go spędzić. Czy w ogóle z partnerem również, z rodziną. Tak jak lubicie, żeby było miło, miłe chwile, więc tutaj się pokazują, ale optymizm, radość z czegoś, więc po prostu cieszcie się. Może ktoś się będzie cieszył, bo po prostu będzie miał wolne tego dnia. Piątek, dziesiątka monet to karta, która mówi o rodzinie. Rodzina, że rodziny, sprawy rodzinne, może trzeba będzie jakieś załatwiać, może trzeba będzie coś obgadać, porozmawiać o czymś, może jakimś spadku, jakiejś nieruchomości rodzinnej. Może to być kwestia też tutaj jakichś porozumień, na przykład w firmie, z ludźmi, czy też z kontrahentami, i tutaj też warto po prostu w to iść. Warto nawiązywać relacje, rozmawiać z ludźmi z różnych pokoleń, bym powiedziała, w różnym wieku, bo oni mogą coś wnosić ważnego w wasze życie. No i przede wszystkim tu mogą być jakieś powiązania finansowe, czyli kontrakty, jakieś podpisywanie jakichś umów, to mogą być klienci, więc w zależności od tego, co prowadzicie, jaką działalność, bądźcie po prostu otwarci na kontakty, bym powiedziała, z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, ale również ludźmi w ogóle. Sobota, rycerz kielichów. No, kolejny raz pokazuje się żywioł wody, czyli rak, ryby, skorpion, więc te osoby będą coś do waszego życia wnosić pozytywnego w sobotę, ale to również jakaś propozycja, oferta, szansa, możliwość w sobotę na coś, więc może jakieś zaproszenie, może spotkanie, może wyjście z przyjaciółką do kina, może z przyjacielem, może randka, może zaproszenie na jakąś uroczystość, może jakiś prezent, miłe słowo, gest, więc tutaj naprawdę warto też, żebyście to wyrobili też w kierunku właśnie nawet partnera, dzieci, tak, swoich znajomych, rodziny, miłe takie rzeczy, miłe gesty. No i niedziela, wieża, karta oczyszczenia, czyli karta, która mówi o tym, że to, co jest nietrwałe, niestety musi ulec rozpadowi. No, powiedziałabym, że tutaj nie warto trzymać się na siłę rzeczy, które po prostu są tego niewarte, tak? Rzeczy, które są nietrwałe, rzeczy, które muszą się rozpaść. Tutaj karta może mówić o tym, by się nie przerażać, czy nie bać, właśnie nie stresować jakimiś takimi sytuacjami, które będą negatywne, bo tak naprawdę one oczyszczą coś w waszym życiu, dadzą możliwość, szansę na to, by mogło zadziać się coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Także dadzą wam też szansę na jakieś przemyślenia bardzo mądre, więc tutaj akurat bym powiedziała, żebyście się czegoś nie obawiali, jakiegoś trudnego wyzwania, czy też jakiejś sytuacji, przed którą staniecie. Pozdrawiam, cześć! Cześć rybki, witam was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 9 do 15 września. Zobaczmy, co karty wam radzą. Poszczególne dni. Poniedziałek, karta siły. Bądźcie odważni, bądźcie silni. Nie bójcie się trudnych wyzwań, nie bójcie się rozmawiać na trudne tematy. Tutaj raczej właśnie walczcie o swoje mądrymi argumentami. Miejcie tą odwagę i siłę właśnie powiedzieć też, co myślicie na przykład, tak? Czy taką pewność siebie tu karta zaleca. Wtorek, rycerz monet. No to karta, która mówi, radzi przemyślenia, nie spieszyć się w podejmowaniu jakiejś decyzji we wtorek, jakiś plan działania, działanie według jakiegoś harmonogramu, według jakiejś struktury, według jakiegoś planu, obserwowanie również, to jest też zalecenie tej karty, ale to karta, która mówi też o takim sumiennym podchodzeniu do spraw, sumiennym wykonywaniu jakichś obowiązków, no i może mówić, że osoby z żywiołu ziemi, baran, nie baran, byk, koziorożec, panna, będą wam sprzyjać. Środa. Środa, as kielichów. No, szansa na rozwiązanie jakiegoś konfliktu, szansa na poznanie kogoś nowego, szansa na zaproszenie, wyjście z kimś, szansa na, no tutaj, na przyjaźń z kimś na przykład, ale na wyjaśnienie, na rozmowę, również szansa na zakochanie się, na zauroczenie.
na mile spędzony czas. Korzystajcie z tych szans, okazji, które się w środę dzieją. No, czwartek, dwójka kielichów, zakochanie, tak? Karta, która mówi o tym, żeby podpisywać jakieś umowy, żeby tutaj świetnie się, że tu jest świetna kontakt z kimś, świetne dogadywanie się, więc tutaj jak najbardziej dążcie do tego, żeby było jakieś porozumienie w jakichś kwestiach, w jakichś sprawach. Wyjaśniajcie sobie coś, rozmawiajcie, komunikujcie się. No, ale to karta, która też radzi mile spędzony czas, zaproszenie kogoś gdzieś, kogoś, na kim wam zależy, kogoś, kto się wam podoba. A jak macie partnera, to partnerkę zaprosić gdzieś mile, spędzić ten wieczór razem. No, tak romantycznie. Piątek. Piątek, trójka mieczy to karta, która mówi o tym, żeby nie ranić. Być może ugryźć się w język, zanim coś powiecie, tak? To karta, która radzi, żeby nie sprawiać komuś przykrości, żeby czegoś nie zakończać, być może również. Więc gdzieś tutaj jakieś takie kwestie, żeby może, no też tak kogoś, powiedziałabym, no nie wylewać na przykład jakiejś żali, tak, do kogoś. Więc tutaj również w piątek taka kwestia, ale też nie pozwolić się zranić. Sobota, 9 buław, czyli no, wyciągaj wnioski z byłych doświadczeń, z tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Nie pozwól sobie na wchodzenie na głowę. Gdzieś tutaj stawiaj granice. No, nie pozwól, żeby ktoś po prostu gdzieś się przekraczał w jakimś tam stopniu. No, powiedziałabym, że no, sam musisz zadbać o swoje interesy i sprawy, tak. No i niedziela, czwórka buław, bardzo pozytywna karta, jakieś zaproszenie, może wspólne, rodzinne, jakaś obiad na przykład, tak? Wspólne miłe spędzenie czasu z partnerem, dziećmi, rodziną, rodzicami, rodzeństwem, no może być przyjaciółmi, znajomymi, więc gdzieś tutaj jakaś jest taka okazja być może do świętowania, więc jak najbardziej idźcie, korzystajcie tutaj z tego. Może być też szansa na to, żeby z kimś się na przykład zaręczyć, z kimś pomyśleć o wspólnym zamieszkaniu. Może jest już, nadszedł czas na taki, na przykład na to, żeby jakaś relacja wyszła na wyższy poziom. Może szansa na to, żeby też sobie coś wyjaśnić, porozmawiać, więc jest tutaj też taka kwestia. Pozdrawiam, cześć.